Dobrze, w takim razie zacznijmy nasze spotkanie. Nazywam się Michał Król, jestem analitykiem fundamentalnym w teamie FIBO Team. Być może kojarzycie mnie z artykułów, które pojawiają się na blogu Fibonacci Team na blog, gdzie pojawiają się moje podsumowania poprzedniej sesji, gdzie badam to, co odbywało się na rynku dnia poprzedniego. Jaka była zmienność, jakie dane makro wpływały na sytuację określonych na tych głównych, najbardziej popularnych rynkach. Tutaj Robert, pytasz od kiedy? Właściwie od początku czerwca, tak bardziej aktywnie pojawiam się na blogu i dołączyłem do ekipy. Również zawarta jest w tych podsumowaniach również zawarta kwestia techniczna, gdzie możecie obserwować jakby część założeń, jaką promujemy w FIBO, tak? Dobrze, przejdźmy do dzisiejszej prezentacji. Tematem jest trading w otoczeniu makro, ponieważ prowadzę też rubrykę informacji rynkowych, informacji fundamentalnych na portalu FX Room. Dlatego jakby w mojej gestii zainteresowań i moją tematyką są fundamenty rynkowe. I powiemy sobie dzisiaj trochę o tym, jak te fundamenty rynkowe wpływają na rynki, w jaki sposób można je wykorzystać do handlu, jak one generują zmienność, jak mogą być wykorzystane dla typowego tradera, skalpera, day tradera. Ale też średnioterminowca, długoterminowca, bo ja handluję raczej w średnim lub nawet długim terminie. Moje transakcje na początku jakby przygody z tradingiem były krótkoterminowe. Wiadomo, szybka chęć zarobku, raczej to był day trading, to był scalping. Teraz z biegiem czasu, z biegiem doświadczenia, kiedy moja tematyka zainteresowań też bardziej poszła w fundamenty, to zdecydowanie bardziej ten mój handel się wydłużył do średnich, długich terminów, co również jest związane z tematyką tej prezentacji, bo horyzont czasowy, w jakim handlujemy, wpływa na istotę fundamentów, jaką musimy wykorzystywać w naszym handlu. Tak? Czym bardziej nasz handel odbywa się w większych horyzontach czasowych, powinniśmy większy procent analizy fundamentalnej nad analizą techniczną używać. W przypadku skalpera, może to będą jakieś pojedyncze newsy, które wpływają na rynek, w przypadku długoterminowca, średnioterminowca, to połączenie fundamentów, ta część fundamentalna w naszym spojrzeniu na rynek musi mieć coraz większe znaczenie. Przynajmniej dla mnie ma i takie jest moje zdanie. W takim razie agenda spotkania. Takie cztery główne punkty, na których skupimy się dzisiaj. Na czym polega pozycjonowanie tradingu pod dane makro? Jakie dane kierują rynkami w średnim i długim terminie? Polityka monetarna banków centralnych jako punkt odniesienia dla tradera oraz tworzenie scenariuszy reakcji rynkowych przed wydarzeniami podwyższonego ryzyka. To ostatnie, to będziemy mieli kilka minut na koniec też praktyki. Spróbujemy sobie spojrzeć na kalendarz i na możliwe sytuacje rynkowe, wyznaczyć jakieś scenariusze, które w ostatnim tygodniu czerwca, w ostatnich dniach czerwca są możliwe do wykonania. Dobrze, jedziemy dalej. Pierwszy punkt. Na czym polega pozycjonowanie tradingu pod dane makro? Tutaj takie trzy punkty, które właściwie pokazują, jak ten trading fundamentalny może wyglądać. Takie trzy podpunkty, które mogą charakteryzować taki trading od takiego krótkoterminowego, od takiego tradingu typowego skalpela jak news trading. Później przedstawię akumulację średnioterminową pod dane, czyli to jest sposób handlu, który głównie ja stosuję. I dywersyfikacja rachunku pod fundamenty. Tutaj bardziej skupię się na bardziej średnioterminowym, długoterminowym pozycjonowaniu się pod jakieś wydarzenie, ale bazując na
nie tylko na jednym instrumencie, bazując też na korelacji instrumentów, na których budujemy, na którym budujemy daną pozycję. Przejdźmy teraz do charakterystyki news tradingu. Przedstawię w kilku słowach każdy sposób handlu, żeby też ten temat fundamentów tradingu trafił do większości, tak, nie tylko do średnioterminowców. Czyli news trading. Tutaj mamy pierwszy punkt, najważniejsze dane makro. Tutaj proszę Was o trochę aktywności. Jakie według Was dane makro w takim day tradingu dla skalpela mają istotne znaczenie w ciągu sesji? Proszę o tutaj sugestie na czacie. Tutaj Jacek pisze USA, jak najbardziej. Sesja amerykańska to przede wszystkim dane z amerykańskiej gospodarki. ECB, tak, zatrudnienie, stopy procentowe, jak najbardziej. Chociaż w tym takim day tradingu, news tradingu krótkoterminowym, właśnie inflacja, dane CPI o inflacji, o zatrudnieniu. Nawet w tym news tradingu jakieś trochę mniej znaczące dane w ciągu dnia skalpera potrafią zbudować jakiś zasięg wybicia, który potrafi być atrakcyjny, tak? Dobrze, teraz przedstawię takie dwie metody zagrania na takim news tradingu. Tutaj będę się opierał na wykresach. Jedna to będzie typowe zagranie przed publikacją pod wybicie z jakiegoś rangu. Natomiast druga to jest zagranie w reakcji na odczyt. Przejdziemy sobie teraz na wykres. Czy widzicie teraz wykres euro-dolara? Okej. Wykres euro-dolara i pięciominutówka. Pięciominutówka tutaj mamy. Tutaj mamy sesję z 2 czerwca i tutaj odczyt, wtedy mieliśmy payrolly, to były odczyty z amerykańskiego rynku pracy i od początku właśnie sesji, od godziny, od początku dnia polskiego czasu widzimy tutaj taki range, w którym poruszały notowania euro-dolara. Ręcz to jest tylko 23 pipsy raptem od godziny, od północy do godziny, właściwie do godziny 14, praktycznie do samej publikacji. I taki typowy news trader, day trader, który ustawia się pod takie wydarzenie, klasyczne zagranie dwóch zleceń oczekujących stop. Buy stop, sell stop, buy stop powyżej range'u, sell stop poniżej range'u i po prostu oczekujemy na silną reakcję ceny. Jeżeli odczyt jest dość zaskakujący dla rynku, będzie odbiegał od oczekiwań. Jeżeli też sama waga tej publikacji jest na tyle istotna, że taka zmienność może się pojawić, to jak najbardziej sobie można prześledzić kalendarz, które wydarzenia generują zmienność, które wydarzenia generują największą zmienność i próbować ustawiać się takimi zagraniami. Tutaj też ta metoda oczywiście ma wady, ma zalety, ale też ma wady. No. Tutaj też na pewno brokerzy market maker właśnie tutaj Zbigniew pisze, że wtedy są poślizgi cenowe. Jak najbardziej to jest duża wada takiego stylu gry. Akurat przedstawiam go
Ten styl gry prezentuję również dla osób, które właśnie są typowymi day traderami. Osobiście nie handluję w ten sposób, ale warto też przedstawić, pokazać, że taka metoda istnieje i też na pewno jest używana w niektórych. Tak, poślizgi sen. No, akurat tutaj mamy dobry przykład, bo to zlecenie idealnie by weszło, czyli prawdopodobnie ślizgi, jeśli by nas dotknęły, to nie byłyby tak dotkliwe, bo poziom po wybiciu z ręczu, jaki mówić zasięgany, to około 50 pipsów, czy nawet jakbyśmy dostali jakiś poślizg, to i tak jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć jakąś tam kwotę, jakiś tam zysk w pipsach. A to jak mówię, to jest jakby dobrze obrazujący przykład tego typu zagranie, ale właśnie bardzo często też się zdarza, to jest wadą tej metody, że te ruchy są najpierw góra, dół, i później dopiero rynek obiera właściwie kierunek. To w przypadku niejednoznacznych odczytów lub grupy danych, jakie zostają ogłaszane, tak? Często te odczyty są w pewnej puli. Jedne są datne, jedne są ujemne i do końca nie możemy przewidzieć tego ruchu i nawet takimi ustawieniami się zleceniami nic może nam nie dać. Dobrze, przejdźmy dalej. Teraz mamy zgranie w reakcji na odczyt, tak? To będzie drugi wykres. Tutaj akurat będę miał dwa przykłady: odczyt dolar-jen, interwał M1. Mieliśmy odczyty właściwie z piątku przed weekendem, gdzie jakby reakcja. Powiedzmy, że takie zagranie, tu mamy godzinę 14:30. Pierwsza jedynka to jest świeczka, która pojawiła się po odczycie. Czyli powiedzmy, że taki trader, który nastawił się na zajęcie pozycji, gdy już wynik odczytów pojawił się w kalendarzu makro, to są odczyty z PKU, ze Stanów, z godziny 14:30. Gdyby wszedł w taką pozycję, nawet po wybiciu, zamknięciu tej jedynki, gdy rynek nadał już mu kierunek, tu akurat byłby w stanie coś zrobić. To jest powolny spadek. Rynek obiera swój kierunek i jakieś tam 68 pipsów sobie przez 2 godziny, 2,5 godziny robi tego zasięgu. Tutaj też jakby wykład trochę zidealizowany. Zobaczmy drugi, który tą regułę raczej odsuwa, że taki trader, który odpala zlecenie po publikacji, już jest w stanie tutaj coś namieszać, coś zarobić. Funt do dolara, interwał M1, i to były dane o stopach procentowych z Wielkiej Brytanii. Rynek nie spodziewał się tak optymistycznego potraktowania sprawy przez bankierów z Bank of England, gdzie aż trzech, ostatecznie stopy nie zostały podwyższone, ale aż trzech z ośmiu bankierów było za podwyżką, co było bardzo dużym jastrzębiem, zaskoczeniem dla rynku. W poprzednim publikacji, po, na poprzednim posiedzeniu, tylko jeden z bankierów był za podniesieniem stóp, także to na pewno było bardzo umacniające dla funta brytyjskiego, ale taki trading, gdzie pierwsza M1 sięga prawie 100 pipsów, to jakby w takim momencie jest samobójstwem, bo kolejny ruch widzimy tutaj. Jeszcze drobne wzrosty, a później jakby realizacja zysków stopniowa i właściwie ponad połowa ruchu została zniwelowana. Tak, tutaj Tomasz, masz rację. Dzisiaj też było wystąpienie Carneya, który oddalił te oczekiwania, że funt brytyjski w niedalekiej przyszłości będzie silniejszy
i te stopy i polityka będzie zacieśniana ze względu na to, że biorą pod uwagę, czekają na reakcje brexitowe. W tym tygodniu zaczęły się negocjacje w sprawie Brexitu i po prostu wyczekują, nie podejmują epochowych decyzji. Lecimy dalej. Mamy drugi punkt, akumulacja średnioterminowa, czyli sposób tradingu, który najbardziej jest mi bliski, który stosuję. Pierwszy podpunkt, tak zwana linia najmniejszego oporu, która może nam wyznaczać, może nam wyznaczać kierunki przyszłych notowań. Zaraz to zobrazuję na slajdzie, będzie najlepiej widać. Czyli to dość w dużym uproszczeniu, ale myślę, że najlepiej obrazuje tą metodę, czyli mamy tutaj niebieską linią wyznaczony kurs w bardzo dużym uproszczeniu i czekamy, obserwujemy kalendarz makroekonomiczny, obserwujemy odczyty i reakcje notowań po danych pozytywnych, po danych negatywnych, czy dla zobrazowania stabilizacja kursu, wpływają jakieś pozytywne informacje dla danego waloru, mamy wystrzał, mamy lekki wystrzał, szybki powrót do ceny sprzed ogłoszenia danych. Właściwie kurs robi lekki wyskok, wraca stabilizacja. Inwestorzy już właściwie nie pamiętają o tym odczycie. Kolejna sytuacja, jakaś zła wiadomość wpływa na rynek, stabilizacja kursu, zła informacja, bardzo duży spadek. Kurs lekko odbija, ale widzimy, że cena, po której się poruszał wcześniej, o wiele bardziej odbiega od tego, co widzimy w wydarzeniu. Tak? Nie widzimy jakiejś dużej realizacji zysków, tylko pozycjonowanie traderów zdecydowanie w drugą stronę. Tutaj tego powrotu do konsoli prawdopodobnie już nie będzie. A jeżeli nawet będzie, nawet jeżeli ten powrót z powrotem, nawet jeżeli cena wróci do tego poziomu sprzed informacji, to widzimy, w którą stronę rynek jest bardziej wyczulony na te informacje. Dobrze, kolejny punkt to jeszcze kilka słów transakcji na korektach fundamentalnych. To może jeszcze dla traderów, którzy handlują jeszcze w dłuższym terminie niż to właściwie kilkutygodniowe, dochodzących do kilkumiesięcznych nawet horyzontów. Nie wiem, czy tutaj tacy są, napiszcie mi na czacie, czy w jakich horyzontach czasowych handlujecie najczęściej. Czy wychodzicie powyżej do jedynki? Widzę, że tutaj bardziej day traderzy, ale naprawdę zachęcam, bo jeden, dwa dni, H1, H4. Być może te interwały większe od D1, czy bazujące na jedynce, wymagają więcej cierpliwości, ale też dają jakby bardziej klarowną sytuację, pozwalają ocenić rynki w większym horyzoncie czasowym. Tutaj musicie sobie sami założyć, jaki styl handlu, jaki horyzont czasowy jest dla Was najbardziej odpowiedni. Też jeśli chodzi o większe horyzonty, łatwiej żyć się z pracą. Dobrze, lecimy dalej. Tutaj kolejny slajd będzie dotyczył dywersyfikacji portfela pod fundamenty. Tutaj takie pytanie do Was, bo ta metoda opiera się o korelację instrumentów. Jakie znacie korelacje instrumentów, które być może mają dodatnią korelację, być może ujemną, które reagują w jednym czasie, jeżeli napływają jakieś newsy, czyli dane rynki mają trend.
które instrumenty są w bardzo dużej korelacji ze sobą i można to wykorzystać na rynku. Tak, Zbigniew, korelacja ma być dodatnio ujemna, ale euro z ropą. Dolary, złoto, tak. Kat i ropa, jasne. Właśnie przechodzimy teraz do tego slajdu z dywersyfikacją. Tutaj akurat przykładowo przeze mnie wybrane korelacje, które występują, to właśnie jest wspomniana już ropa i waluty surowcowe, czyli na przykład dolar kanadyjski, indeksy giełdowe i waluty safe haven, czyli jen japoński i frank szwajcarski. I właśnie to plusy dla tutaj traderów, dla panów, którzy handlują też polską złotówką, to jak najbardziej jest ona uzależniona od głównej pary walutowej, czyli od euro-dolara. Czyli siła dolara, jaka występuje w parze ze złotówką, jest szeroko uzależniona właśnie od kursu, w jakim się porusza EDEK. Tak, tutaj ropa, waluty surowcowe, korelacja dodatnia, indeksy przeciwna do walut safe haven, do jena. Możecie też zaobserwować, że ostatnie maksy na indeksach to jest okres, gdy jen traci na wartości. Kapitał z rynków akcyjnych, kapitał z jena płynie do rynków akcyjnych i odwrotnie w negatywnym sentymencie, tak? Że awersja do ryzyka rośnie, kapitał z giełd przepływa do walut. Slajd, drugi punkt naszej prezentacji. Jakie dane kierujemy rękami w średnim i długim terminie, tak? Czyli dla takiego średnioterminowca, długoterminowca, analizując siłę danej waluty, musi pamiętać przede wszystkim o polityce monetarnej banku centralnego tego kraju. Tutaj dla przykładu zaraz pokażę politykę monetarną Stanów Zjednoczonych w XXI wieku. I siła indeks amerykańskiego dolara, który w tym czasie, jak w tym czasie się porusza. Tak informacyjnie. Tutaj macie. Widzicie, tak? Wykres, indeks, to jest indeks dolara, plus tutaj akurat jest wykres drop stóp procentowych od 2000 roku, jaki był prowadzony, polityka, jaka była prowadzona przez Rezerwę Federalną, czyli tutaj mamy rok 2000-2001, to jest okres, gdzie mieliśmy maksy na wykresie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, to były ponad 6%. To ten wykres, który widzicie cenowy, on tutaj nie ma podpisu, a to jest indeks dolara amerykańskiego, czyli jak najbardziej ta korelacja zbiega się, siła dolara jest tożsama z poziomem stóp procentowych, jaki wtedy obowiązywał. Ścieżka obniżek od roku 2001 do roku, pewna stabilizacja, to jest rok 2002, mniej więcej tutaj na wykresie. Kolejne ruchy Rezerwy Federalnej były bardziej rozciągnięte w czasie i już o mniejszej skali, ale jakby siła dolara nadal się zmniejszała. Chcę też tutaj pokazać, że nie można jakby ślepo iść za takim tokiem myślenia, że jeżeli stopy zostaną podniesione lub obniżone, to dana waluta na 100%, dana waluta na 100% się umocni lub osłabi, tak? Tutaj widzę, że narzekacie, że jest dość cicho. Staram się mówić do mikrofonu, być może coś jeszcze w ustawieniach sprawdzę za chwilę, ale mam nadzieję, że dość dobrze mnie słychać.
Lecimy dalej, tutaj stabilizacja, jak mówiłem, 2002-2004, lata stabilizacji stóp procentowych. Mimo to dalsze osłabianie się dolara, tutaj jest rok aż 2008, tutaj boom gospodarczy, już tutaj moment boomu i właściwie nadchodzącego kryzysu. A tu jest, mamy dołek na stopach procentowych. Ścieżka podwyżek zaczyna się w połowie 2004 roku, czyli jesteśmy tutaj na indeksie dolara, siła dolara. To obrazuje nam siłę dolara, natomiast ścieżka podwyżek stóp startuje. Mimo to dno na indeksie dolara znajduje się w roku 2008, gdzie te stopy procentowe były już od dawna podnoszone, tak? Stopy procentowe dosięgły prawie tutaj poziomu z lat 2000-2001, tu około 5%. Natomiast siła dolara możemy sobie porównać. 2000-2001, indeks dolara 2008 to jest właściwie historyczne minimum, tak? Dokładnie. Tomasz pisze, że mamy podobne sytuacje, efekty są podwyżki, a na świecie tylko pomruki. Właśnie też aktualna sytuacja. Tutaj widzimy ścieżka podwyżek, grudzień 2015, Fed zaczyna podnosić stopy procentowe. Sytuacja na indeksie dolara, jakby indeks dolara już od kilkunastu, przynajmniej kilkunastu miesięcy zwiększa swoją wartość, ponieważ ta podwyżka była bardzo, bardzo długo zapowiadana. Fed był bardzo ostrożny w swoich poczynaniach dotyczących polityki monetarnej. Kilkukrotnie zaskakiwał swoją gołębią postawą oczekiwania kolejnej podwyżki przez 9 lat. Tutaj inwestorzy jakby kupili tą podwyżkę już o wiele wcześniej. Dobrze, przechodzimy dalej. Jakie dane w średnim i długim terminie, sytuacja na rynku pracy, także najważniejsze dane z amerykańskiego rynku pracy, czyli payrollsy, dane właśnie o bezrobociu i stopie bezrobocia, która ostatnio trochę nie współgra z odczytem NFP, a właśnie odczyt, jakby zaskakująco ujemny odczyt NFP, to jest o nowych miejscach pracy. A stopa bezrobocia, która fajny trend spadkowy na stopie bezrobocia trochę właśnie nie współgra z odczytami nowych miejsc pracy. Zaskakujące interwencje słowne, czyli tutaj trochę nie mamy na nie wpływu i ciężko przewidywalne, jak one kreują trendy na rynkach, potrafią je kreować. Tak jak na przykład tutaj mamy czarny czwartek, czyli uwolnienie kursu franka, gdzie notowania tonęły straszliwie i jakby to była ta konferencja, wystąpienie prezesa Banku Narodowego Szwajcarii była niezapowiedziana. I no, na pewno trzeba powiedzieć, że takie wydarzenie, ten kurs franka szwajcarskiego bardzo zmieniło, tak? Być może to nie wprowadziło rynek w jakiś długoterminowy trend, ale po prostu poziomy, w jakich poruszał się frank po tym wydarzeniu, no, znacznie uległy zmianie. Lecimy dalej. Tutaj mamy trzeci podpunkt. Polityka monetarna banków centralnych jako punkt odniesienia dla tradera, tak? Tutaj podaję kilka podpunktów, jakie pełni bank centralny w gospodarce. Być może tutaj ma to służyć bardziej zobrazowaniu, jak taki typowy trader też powinien postrzegać taką instytucję, jaką jest bank centralny. Pełni rolę banku państwa. Jest to najważniejszy bank w kraju, związany ze strefą monetarną. Jest odpowiedzialny za stabilność pieniądza w gospodarce. Nikt tego zadania nie może przejąć od tego banku centralnego. Prowadzi rachunki rządowe,
oraz instytucji państwowych, funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych i realizuje ich zlecenia płatnicze. Drugą funkcją jest to, że jako jedyny ma prawo do emisji pieniądza, gotówkowego, co jest związane z emisją znaków pieniężnych, organizacją obiegu pieniężnego oraz pośrednią regulacją tego pieniądza, podaży tego pieniądza, między innymi za pomocą kreacji stóp procentowych i operacji otwartego rynku. Trzecia funkcja sprawuje kontrolę nad bankami komercyjnymi, czyli taki bank centralny może mieć też duży wpływ na politykę kredytową banków komercyjnych, ponieważ banki komercyjne też są w sporym stopniu uzależnione od kreacji pieniądza bezskutkowego przez bank centralny i kapitały, jakimi dysponuje bank komercyjny, też w pewnym stopniu są uzależnione od tego, od polityki monetarnej banku centralnego i od decyzji, jakie podejmuje. Tutaj, dlaczego mówię też o funkcjach banku centralnego, być może tutaj bardziej trochę teoretycznego wprowadzenia, ale ma to być jakby nawiązanie do, żeby pokazać, że bankierzy z banków centralnych też niekoniecznie muszą mówić jednym głosem, tak jak na przykładzie tej Wielkiej Brytanii, gdzie podział głosów na temat podwyżki mieliśmy 5 do 3 za pozostawieniem stóp procentowych bez zmian. Tak samo w mówieniach bankierów jakby występuje duża dysproporcja ich wystąpienia, ich przemówienia są też inaczej traktowane przez rynki. Rynki znają już dane osobowości przed wystąpieniem i wiedzą mniej więcej, czego mogą się spodziewać po danej osobie. Z takiej tabeli, które udało mi się znaleźć, to jest skład RPP jeszcze za, kiedy prezesem był pan Marek Belka. Tutaj macie gołębie, czyli osoby w Radzie Polityki Pieniężnej, którzy są za stopniowym podnoszeniem stóp, są bardziej powściągliwi, ważą słowa, ich według nich polityka monetarna, żeby wprowadzać bardziej stopniowe podwyżki lub jakieś pozytywne rekomendacje, to są bardziej wstrzemięźliwi gołębie w tym tonie, tak? Z drugiej strony jastrzębie, którzy napędzają to tempo podwyżek, ich przemówienia zazwyczaj nawiązują optymistycznie do przyszłej polityki monetarnej. To jeszcze na kolorami czerwonymi są oznaczeni jakby osoby skrajne w danej grupach, tak? Kolor czerwony to są osoby skrajne, akurat wśród gołębi Jerzy Hausner i wśród jastrzębi Andrzej Rządca i Jan Wienicki, którzy wystąpienia takich osób, jeżeli taka osoba akurat to jest sytuacja w Polsce, ale jak najbardziej też to same na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie mamy dużo wystąpień bankierów centralnych dość często. Akurat dzisiaj też mieliśmy taki dzień, gdzie mieliśmy tych wystąpień sporo. Prezes Banku Anglii Mark Carney, tutaj z Fedu też mieliśmy chyba 2 lub 3 wystąpienia i profesjonalni inwestorzy mają rozpisane takie osoby, wiedzą, czego mogą się spodziewać, dlatego jeżeli dość gołębi członek Rezerwy Federalnej odważnie jakby powie się w przyszłej polityce stóp procentowych danego banku centralnego, to być może na rynku nie zrobi to wrażenia, tak? Trzeba też to patrzeć przez pryzmat bardziej globalny i bardziej długoterminowy. No dobrze, teraz przejdziemy do punktu 4. Tworzenie scenariuszy reakcji rynkowych przed wydarzeniami podwyższonego ryzyka. I
tutaj pokażę wam fajne dwa układy na następni, w jaki sposób można wyznaczać takie układy, w jaki sposób ja to próbuję robić, jaką filozofię stosuję, bo to będzie bardziej właśnie filozofia, którą stosuję, to jest akumulacja średnioterminowa, linia najmniejszego oporu, obserwuję odczyty, próbuję pozycjonować się na rynkach, gdzie widzę pozytywne reakcje w którąś stronę, liczy się dla mnie zmienność podczas tych pozytywnych reakcji, liczy się dla mnie zmienność podczas negatywnych reakcji. To dużo mówi o sile, o trendzie, o nastawieniu inwestorów do danego waloru. Dobrze, teraz włączę sobie wykres OPTI. Tutaj będzie dane o zapasach. Tutaj ostatnio trend bardzo, bardzo spadkowy na ropie WTI. Gdzie przyznajcie się, kto tutaj już próbował łapać te spadające noże na ropie. Trend spadkowy naprawdę już wyprzedaż ropy trwa w najlepsze. Właściwie od no już tutaj prawie miesiąc ropa wyraźnie traci na wartości. Próbujecie już łapać długie pozycje na ropie WTI? Jak myślicie? Czekają nas kolejne poziomy z minimów historycznych, z minimów sprzed roku? Ostatnio też dzisiaj też informowaliśmy, że plotki na rynku pojawiły się takie, że w efekcie na postępujące wydarzenia na ropie, na rosnącą wyprzedaż ropy, być może zostanie zwołane specjalne spotkanie członków największych właśnie producentów ropy naftowej, żeby poddać dyskusję ostatnią sytuację, ostatnie wyprzedaże, ostatnie wyprzedaże ropy naftowej i obecna cena, po jakiej jest notowana na rynkach. Pojawicie na przykład próg cenowy dla określonych producentów, próg opłacalności wydobycia, no jest bardzo różny, tak? I jeżeli któryś producent zarabia przy wydobyciu, jeżeli ta ropa jest na rynkach $50, a są kraje, gdzie ta opłacalność cenowa przy obecnym poziomie 43-105, to dokładać do interesu, tak? Na pewno to nie uśmiecha się takim krajom. Ale jak to informowaliśmy też dzisiaj na FX Room, do takiego spotkania nie dojdzie. Tutaj minister energii Rosji jakby odsunął takie dywagacje, także na razie takie spotkanie się nie zapowiada. Ale musimy obserwować tę sytuację, bo naprawdę sytuacja na ropie jest bardzo ostatnio interesująca. Wracając do kwestii praktycznej wyznaczania tutaj kierunku na ropie. Zobaczcie tutaj, teraz pokażę na chwilę okienko. Okienko z danymi odczytami w ostatnim czasie na ropie. To jest cotygodniowy odczyt ostatnich pasów. Spróbujemy sobie zinterpretować na podstawie ostatnich zachowań kursu, czego możemy oczekiwać na odczycie jutrzejszym. 21 czerwca, jutro prognozowany drobny spadek za lekko ponad 2 miliony baryłek. Dobrze, tutaj mamy
jak to w ogóle należy podejść do takiego tematu, żeby spróbować zanalizować przyszłą ścieżkę reakcji rynkowych. Pierwszy odczyt, weźmy sobie początek czerwca. To jest 1 czerwiec, wyjątkowo tutaj mieliśmy czwartkowy odczyt. Oczekiwania rynkowe, prognoza rynkowa, minus 2,5 miliona baryłek. Odczyt, jaki został podany, to jest minus 6,5 miliona baryłek. Tutaj ten punkt, który tutaj jest zaznaczony pierwszą, tą czerwoną przerywaną nią, to jest moment odczytu o stanie o zapasach, gdzie zapasy pozytywnie zaskoczyły rynek. Mamy tutaj ponad dwukrotny spadek zapasów, większy niż tego oczekiwały rynki. Mimo to wzrost cen o nieco ponad pół dolara i kontynuacja trendu spadkowego, tak? Tak jak pokazywałem na linii najmniejszego oporu. Rynki szybko zdyskontowały ten spadek zapasów. Sytuacja polityczna, sytuacja na rynku ropy, która w obecnym czasie się rozgrywa, spowodowała, że taka informacja, ten jednorazowy spadek zapasów większy od prognoz i tak nie wpłynie w długim terminie na rynki, nie wpłynie na większy popyt na ropę i po to kurs wybił, właściwie tutaj może się dopatrzeć jakieś wybijania losów też, uzupełnienie tego poziomu ZZB. I to jest kontynuowany w następnych dniach ceny z 49 dolarów, mamy tutaj 47 dolarowy spadek. Pozytywny odczyt właściwie został zdyskontowany bardzo szybko i się rozpłynął właściwie. Kolejny odczyt, mamy tutaj 7 czerwca, negatywne zaskoczenie, rynek spodziewa się sporego spadku zapasów znowu, tutaj mamy wzrost o ponad 3 miliony baryłek. To już nie było mowy o żadnym wybijaniu stop lossów, o pozytywnej reakcji, choćby chwilowej. Tutaj, przepraszam, drobna kwestia i po prostu notowania tąpnęły w przeciągu kilkudziesięciu minut od dolara. Czyli widzimy, że w tym czasie ta linia mniejszego oporu na ropie naftowej jakby zdecydowanie wyznacza nam kierunek spadkowy, tak? Kierunek zgodny z trendem. Nie mamy tutaj, że jakby pojedyncze informacje o wzroście zapasów będą nam w trochę dłuższym terminie wywoływać te ceny do góry. Tutaj Sławomir, pytasz też, co dzisiaj było. Być może masz na myśli te spadki, które też dzisiaj widzimy. Według mnie to też jest kwestią doniesień o tym, że właśnie to spotkanie, które miało się odbyć, spotkanie nadzwyczajne na temat ostatnich notowań ropy, ostatniej wyprzedaży ropy, zostało jakby zdementowane. Te plotki zostały zdementowane. Nie ma mowy na razie o takim spotkaniu. Minister energii w Rosji zdementował te plotki. Oraz jest też informacja, że nadpodaż w Libii, wydobycie w Libii sięga najwyższych poziomów od 3 lat. Tak? Rynek ropy jest bardzo trudny. Tutaj pokazuje też taki sposób, gdzie można jakby na pojedynczych odczytach makro jakby szukać tego trendu i próbować sobie wyznaczać jakby kierunki ruchu po otach stanu zapasów. Dobrze, kontynuujmy. Trzecia sytuacja. Znowu tutaj mamy oczekiwania minus prawie 3 miliony baryłek, odczyt lekko negatywny. Minus 1,5 miliona baryłki. Minus 1,5 miliona baryłek. Zapasy się zmniejszają, ale jak widać, to jeszcze bardziej ta wyprzedaż sięgnęła jeszcze większego stopnia
mimo tutaj lekkiego tylko zaskoczenia. Ta ropa naprawdę została wyprzedana, gdzie w przeciągu tej świetli godzinowej to prawie dwudolarowa przecena do końca kolejnego dnia notowania tutaj pod 44 dolary powędrowały. Teraz pytanie też jutro mamy odczyt o stanie zapasów. Znowu tutaj prognoza jest około spad jest zakłada spadek o 2 miliony baryłek. I teraz pytanie, może w nawiązaniu też już do tego, co tutaj wcześniej zacząłem o tej linii najmniejszego oporu, która właściwie tutaj ta linia trendu spadkowego właściwie można nazwać, czy to jest ta nasza linia najmniejszego oporu na rynku ropy. Czyli wzrost notowań powyżej tej linii. No, jeżeli ten stan zapasów, który zostanie zaprezentowany jutro i sytuacja jeszcze jutrzejszego dnia do ogłoszenia jutrzejszego stanu zapasów nie ulegnie zmianie, to prawdopodobnie ta linia zupełnie jest niezagrożona. I to nie tylko jakby przy chwilowym wbiciu, ale raczej tutaj w średnim terminie też nie spodziewam się, aby te notowania wybiły i były te poziomy. Akurat tutaj mamy 45 dolarów. Coś bierze się z tą linią. Wiadomo, że z czasem ta linia będzie schodzić w dół. Technicznie możemy sobie wyznaczyć na pewno tutaj poziom, tutaj będzie bronił tych notowań w przypadku jutrzejszego odczytu, jeżeli te notowania, ten stan zapasów by spadł, jeżeli stany magazynowe by się zmniejszyły i wywołałoby to krótkotrwałą chociaż reakcję wzrostową na rynku ropy. Notowania nieco ponad, mamy 44 dolary, tutaj mamy kurs 44,30, poziom ZZB, czyli tutaj poziomy wcześniej stanowiły wsparcie dla notowań. Po dzisiejszym wybiciu będą tych poziomów bronić na pewno, jeżeli ceny podeszłyby z powrotem powyżej poziomów 44 dolary za baryłkę, na pewno DEFA 44,30 będzie stanowiła opór dla notowań, tak? Często też podczas publikacji danych mamy wypełnienia poziomów, wypełnienia geometrii, wypełnienia overbands i w takich przypadkach pierwsza reakcja może być reakcją, która wypełni taki poziom, ale jak wskazuje nam linia najmniejszego oporu, tutaj nie możemy się spodziewać, że te notowania w dłuższym, w średnim terminie zmienią swój kierunek na podstawie jednego odczytu stanu o zapasach. Potrzebna jest trochę dłuższa seria, potrzebne są pozytywniejsze, bardziej ustalenia. Być może nadzwyczajne spotkanie, być może jakieś plotki, być może właśnie spotkanie krajów producentów ropy naftowej, jakiś konsensus, jakieś konkrety na temat zmniejszenia wydobycia. Takie sprawy większej wagi mogą mieć tutaj wpływ, żeby te notowania zawróciły. Natomiast tutaj Tomasz pisze, że smart money jest chcą zmienić trendu jak najbardziej. Tutaj zapasy OPEC mogą sobie, możemy mieć jutro spory spadek zapasów, tak jak mówię, ten poziom 44,30 prawdopodobnie zostanie utrzymany, nawet w pierwszej pozytywnej reakcji trend spadkowy prawdopodobnie zostanie utrzymany. Kierunek pozycji długich graczy jednoznacznie wskazuje też, w którą stronę warto grać tą ropę, tak? Przynajmniej w średnim terminie lub w day tradingu na pewno nie próbować day tradingu, nie próbować łapać tej długich pozycji, ewentualnie też shorty z dobrym timingiem na jakichś podbitkach w górę, tak?
Kolejna sprawa. Dobrze, tutaj mam jeszcze rynek eurodolara w nawiązaniu to już bardziej może nie tworzenia linii najmniejszego oporu, ale bardziej tej reakcji na same dane, tak? Tutaj specjalistami od techniki w zespole jest Łukasz i Daniel. Tutaj nie wyznaczałem poziomów geometrycznych, overbalance i zasięgów. Tutaj prosty schemat, który pokazuje reakcję rynku na podwyżkę stóp procentowych w Stanach, podwyżkę stóp, gdzie podczas sesji, jak wyglądało pozycjonowanie w ogóle konsola od końcówki maja, konsola notowań na eurodolarze w przedziale około 150 pipsów i pozycjonowanie zapewne dużych, przepraszam, zapewne dużych graczy, pozycjonowanie długich graczy pod podwyżkę stóp i spadek notowań ETK. Tutaj mamy zaznaczony ciekawy moment, gdzie o godzinie na początku sesji amerykańskiej, mamy po 16:00, zostają wybite tutaj lokalne maksima z początku czerwca, z końcówki maja. Po prostu klasyczne tutaj wybicie traderów indywidualnych, traderów detalicznych, którzy mieli pozycję w tej konsoli, na przykład tutaj wcześniej podejmowali pozycje krótkie pod podwyżkę, typowo chcieli tutaj być swansi od rynku i zarobić na tym, że prawdopodobieństwo tej podwyżki zdecydowanie przekraczało 90% i rynki tej podwyżki oczekiwały. Wszyscy spodziewali się umocnienia dolara, na przykład, natomiast w kontekście tej zachowania smart money na rynku, jak duży gracze poczynają sobie to jest listami, jak ci duże gracze, ten duży kapitał jakby kieruje rynkiem, narzuca trendy na rynku, tak? Dobrze, ostatni slajd prezentacji. Tutaj też już podpytywałem, też nie było mnie pewnie słychać z tymi drobnymi problemami technicznymi. Jeżeli macie jakieś teraz pytania odnośnie prezentacji, być może coś dopowiedzieć, jakieś sugestie na temat kolejnej tematyki, jaką chcielibyście usłyszeć na takich fundamentalnych webinarach, możecie teraz śmiało na czacie pisać. Proszę o drobną wyrozumiałość, bo jest to mój pierwszy webinar, który prowadzę w sposób oficjalny. Tutaj widzę sugestie, żeby powtórzyć kwestie, które pojawiły się po ROP-ie. Mieliśmy tutaj wykres euro-dolara. Tutaj pokazywałem sytuację podczas decyzji o stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie na początku sesji też kilka negatywnych danych z Ameryki, pojawiło się kilka negatywnych danych na rynku i te notowania jakby chętnie zostały podłapane przez duży kapitał i spowodowały wybicie tych stop lossów małych graczy, wybicie nowych maksimów średnioterminowych tutaj z początku czerwca. Gdzie tak naprawdę może pozycje małych graczy w tym obszarze zostały, pozycje krótkie małych graczy w tym obszarze, którzy też już z zamiarem zarobienia na krótkich pozycjach pod podwyżkę stóp procentowych tradycyjnie ustawiali swoje stop loss nad mami tutaj po kursie 1,12,85 do tej mogli się zawieść, bo tutaj spory wystrzał, który tutaj w tym obszarze powybijał te stop lossy i kontynuacja ruchu, tutaj też sam moment podwyżki i wystąpienia konferencji prasowej prezes Janet Yellen i kolejny spadek notowań. Tutaj też perspektywa, jaką przekazała prezes Yellen
była umiarkowanie Jastrzębia, rynki Fed, Rezerwa Federalna nie do końca przejęła się ostatnimi rozczarowującymi danymi z rynku pracy, co też na pewno wpłynęło pozytywnie na notowanie dolara. Tak, tutaj drobna realizacja zysku, wypełnienie poziomów i ten ruch skowy umacniający dolara jest kontynuowany. Tutaj Krzysztof też pyta, jakie perspektywy na rynku funta w długim terminie. Tutaj myślę, że przede wszystkim rynek funta z dolarem jest w dużej mierze właśnie uzależniony od polityki, tak, w Wielkiej Brytanii, bo rozpoczęta teraz procedura negocjacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Są dywagacje, są dyskusje, jaki konsensus zostanie osiągnięty przez na linii Bruksela, Wielka Brytania. Mowa jest, że żadna strona nie zamierza ustąpić. Teraz też na własne życzenie wygrana, która okazała się porażką Teresy May w wyborach parlamentarnych, które sama ogłosiła, straciła większość w parlamencie. Być może to będzie perspektywa dla takiego bardziej miękkiego Brexitu. Możemy tylko dywagować, tak, notowania funta na razie w długim terminie. Ciężko będzie tutaj obrać jakiś kierunek. Musimy być może reagować na to, na pierwsze jakieś ustalenia na linii Bruksela, Wielka Brytania, być może pierwsze umowy, być może pierwsze jakieś deklaracje. Tutaj będzie klasyczne, myślę, klasyczna duża zmienność. Informacje będą spływały na rynek, no jednak chociaż okres tych negocjacji to zapowiadany jest na minimum 2 lata, także tutaj długoterminowa perspektywa na tym rynku to jest naprawdę bardzo trudne. Jest tyle czynników, które tutaj zadecydują, gdzie ten kurs znajdzie się za rok, że nie pokuszę się o jakąś tam większą długoterminową analizę. Dobrze, tutaj na zakończenie przekażę Wam informację, że zapraszamy Was tutaj też do kontaktu na adres mailowy kontakt@fiboteamschool, gdzie możecie pisać swoje postrzeżenia, swoje propozycje na temat tematu kolejnych webinarów. Co chcielibyście usłyszeć na takich spotkaniach z tematyki fundamentalnej? I dzielić swoimi spostrzeżeniami, dzielić się swoimi osiągnięciami na rynku, swoimi tradeami, swoim na rynkach. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za obecność i trzymajcie się do następnego razu.